Na raty przez 3 lata, jak mówi miasto, czy w dwóch transzach, ostatnia do 31 marca 2021 roku, jak napisała prezes Edyta Kulka. Rozmowy o zakupie pływalni Aquavit, mimo rozbieżności między stronami, zdają się być na finiszu. 21 grudnia głos zabiorą radni. 50 obiadów dziennie, tyle w dniach od 14 do 26 grudnia wyda potrzebującym Stowarzyszenie Echo. Obiady z Echa odbiera 18 rodzin wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. To głównie rodziny wielodzietne oraz samotne matki wychowujące małe dzieci. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ma nową karetkę transportową. Jej zakup był możliwy dzięki funduszom unijnym. W ręce leszczyńskich kryminalnych wpadł seryjny złodziej, który okradał sklepy na terenie Leszna. Część łupów udało się odzyskać. Mężczyźnie grozi na razie do 5 lat pozbawienia wolności i sprawa jest rozwojowa. Pandemia krzyżuje plany Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po tym, jak rząd ogłosił styczniową narodową kwarantannę, Jerzy Owsiak przesunął termin finału z 10 na 31 stycznia 2021 roku. Już w najbliższą sobotę o godzinie 16 specjalnie dla najmłodszych mieszkańców Leszna Mikołaje zjadą z wieży ratusza. Nie zabraknie też niespodzianek przygotowanych przez leszczyńskie NGO, pokazów fire show, występu mażoretek i pierników. Dwudniowy jarmark staroci i handlowa niedziela, weekend na Starówce pozwoli na zakup świątecznych prezentów. Na ulicy Słowiańskiej między informacją turystyczną a stacją biznes można oglądać wystawę poświęconą generałowi Stefanowi Grotowi Roweckiemu.